szwajcarską, która przygotowywała wniosek aplikacyjny. Czy my jesteśmy zobowiązani coś im zapłacić, odstępując od tej umowy? Jak to wygląda? Jak jest stała umowa sformułowana? Na pewno będziemy musieli przeprowadzić próbę ugodową. Umowa była umową opcji. Ona obejmowała 5 etapów. Ten etap, w którym jesteśmy obecnie, kończy się z dniem 31 lipca i ten etap musi zostać przerwany. Mamy przesłanki do tego oczywiście, żeby to zrobić. Tym niemniej jednak każda z tych umów, o których mówimy, no to są umowy, które należy skutecznie rozwiązać i na pewno żadna nie będzie rozwiązana bezkosztowo. Czyli będziemy musieli po prostu zapłacić karę jeszcze? Kar umownych myślę, że skończy się jakąś próbą ugodową. Tak jak mówię, no dzisiaj trudno jest rozstrzygać, mamy zrobione analizy prawne, różne warianty, będziemy się z wszystkimi interesariuszami tego procesu spotykać przez najbliższe tygodnie i o finalnych wynikach tych postępowań Państwa poinformujemy. Oczywiście również są możliwe postępowania sądowe. A jakie kary umowne są wpisane w te dokumenty? Tam akurat przy tym wypadku nie ma kar umownych, to jest tylko kwestia tego, jak potraktujemy ten etap, w którym jesteśmy, czy jako etap, który definitywnie kończy się 31 lipca, czy jako etap, który może zostać obecnie przerwany. Czy Państwo ktoś personalnie odpowiada za tę porażkę? Widział Pan poprzedni zarząd, a personalnie? Proszę Państwa, ja bym tutaj nie mówił, nie użyła słowa porażka, bo jeżeli tak mówimy, to będziemy musieli powiedzieć, że za porażkę odpowiadają ten procent mieszkańców, który był przeciwko. No, a chyba tak nie chcemy mówić. Panie Ciśłowa, chciałem tak może zapytać, czy Pan nie odczuwa takiej wewnętrznej satysfakcji, że to, co się stało, z niepowtarzalnym sukcesem dla Krakowa, nie, że ta decyzja dotycząca referendum, gdzie wszyscy podważali w ogóle możliwość osiągnięcia progu frekwencyjnego, ten poziom mobilizacji ludzi w decyzji na tak bądź na nie, ale jednak w referendum najszerzej pojętym tych 4 pytań. Czy to nie jest szansa, żeby na przykład w przyszłorocznych wyborach, które będą do parlamentu, zadać kolejne być może 2 pytania? Bo jeśli mówimy o milionie złotych, bo mniej więcej taka była kwota, jaka została na potrzeby przeprowadzenia tego referendum wyasygnowana, to myślę, że przy 300 milionach, o których mówimy przy ścieżkach rowerowych, to jest niewielka kwota. A poza tym, czy Pan Prezydent nie zauważa, że porażka z komitetem Pana Przewodniczącego Leśniaka jest pewnym przykładem takiego dysfunkcjonalnego działania miasta, bo przecież Państwo nie mieli żadnego zaplecza. O, to niech Pan gazety czyta. Czytałem. I teraz, Panie Prezydencie, właśnie to chciałem powiedzieć. Czy Pan Prezydent nie odczuwa, że to media stały się ośrodkiem debaty, a nie eksperci z krakowskich wyższych uczelni, a nie specjaliści od marketingu? Ostatnia debata, w której uczestniczyła Pani Prezydent w klubie pod Jaszczurami, co miałem okazję powiedzieć kolegom, którzy byli za, czy ta debata nie mogła się odbyć 4 miesiące temu, kiedy wszystkie logiczne, sensownie, enumeratywnie przedstawione elementy były takie, że tych wahających się mogły przekonać. Ale 3 dni przed referendum, dlaczego zaniechano tego? Ale Panie redaktorze, to Pan uczestniczył w jednej debacie i o tym Pan mówi. Natomiast debat z różnego typu specjalistami było kilka przynajmniej. Natomiast wracając do Pana głównej myśli. Uważam, że tak, że to, co się stało w Krakowie, ta frekwencja, która jest zupełnie inną niż w całej reszcie Polski, jest pewnym sukcesem, bo to znaczy, że obywatele chcą rozstrzygać o pewnych sprawach bardzo istotnie. A jeszcze jak Pan redaktor Piłat jest, bo ja dzisiaj wyczytałem w gazecie, w Pana tekście, że nie odbierałem telefonów. Mam 2 telefony, nie ma żadnego śladu Waszych telefonów. Kolega do kogo innego dzwoni. Nie, tam jest wyraźnie napisane. Panie Prezydencie, mam takie bardziej przyziemne pytanie. Czy Pan rozmawiał może ze stroną rządową, bądź oni kontaktowali się dzisiaj z Panem? Ja wiem, że mamy smutki, radości wyborcze i to jest ten nastrój, ale oni deklarowali jednak poparcie dla idei organizacji igrzysk, ale jednocześnie krytykowali referendum. Czy Pan miał z nimi jakiś kontakt? Bo de facto, tak licząc, to około 140 tysięcy osób zdecydowało o tym, że nie będzie. Proszę Państwa, ja mogę powiedzieć tak, z tego co ja kojarzę, to ostatnimi czasy rząd w ogóle krytykuje referenda, bo to nie jest pierwsze referendum, które krytykował, prawda? Tu krytykował generalnie, w innych mówił, że nie idźcie do referendum, więc jakby ta demokracja bezpośrednia jest tutaj taka inaczej traktowana. Ale jak Pani dotknęła tego tematu, proszę Państwa,
Ja muszę powiedzieć, może mniej gdy idzie obecne władze Ministerstwa Sportu, ale z poprzednimi władzami mieliśmy naprawdę całą masę kłopotów. To było tak na zasadzie, że no, nie wypada nam powiedzieć, że nie, ale robimy wszystko, żeby to opóźnić jakoś tak. Nie wiem, to Magda masz chyba większe doświadczenia w tej sprawie. Czy były opory ze strony Warszawy? Proszę Państwa, to jest projekt międzynarodowy i projekt ogólnopolski. To jest projekt, który na pewno od samego początku wymagał zainteresowania i pełnego zaangażowania wszystkich interesariuszy. Jak Państwo wiecie, my 5 tygodni temu stanęliśmy przed faktem zmian władz w Komitecie Konkursowym Kraków 2022, który to komitet na mocy statutu miał wyraźnie wpisaną całkowitą odpowiedzialność za prowadzenie konsultacji społecznych, za przeprowadzanie całej komunikacji społecznej. Jak wiemy, tego komitet nie zrobił i my jako Kraków, angażując się w ten projekt, uważaliśmy, że to jest projekt niezwykle ważny dla rozwoju miasta i całego regionu. Dlatego te 5 ostatnich tygodni spędziliśmy na zrobieniu wszystkiego, żeby mimo wszystko przekonać mieszkańców do tej idei. To nam się nie udało, mieszkańcy zadecydowali inaczej, ale my musieliśmy tą próbę podjąć, bo takie było nasze wewnętrzne przeświadczenie. To, że ktoś wcześniej tej pracy nie wykonał, na pewno napawa nas rozgoryczeniem. Zresztą Państwo widzieliście, że żaden przedstawiciel rządu nie przyjechał w tym czasie do Krakowa i nie przekonywał z nami mieszkańców, że jednak warto, że to jest szansa dla Polski, szansa na rozwój, a takiego wsparcia też oczekiwaliśmy. Tak się nie stało, Kraków podjął tą walkę samotnie, mieszkańcy zadecydowali, dlatego tego projektu w Polsce nie będzie. Ale Lech Wałęsa się podpisał, to tak jak pytać Lecha Wałęsę o wypas owiec na dłoniach.